Patrzcie, kto do nas wrócił. W samą porę, bo ostatnio dużo się o nim mówi i chciałem znowu poruszyć temat Apple M1. Od razu uprzedzam, ten film nie jest recenzją. Potraktujcie to jako takie dopowiedzenie do poprzedniego filmu, który zrobiłem, w którym wyjaśniam, czym jest Apple M1 i przedstawiam swoje odczucia. Jeśli go nie widzieliście, zachęcam do jego obejrzenia, zanim kontrolujecie ten materiał. Ale jeśli już wiecie, o co chodzi z MacBookami M1, to zapraszam. Ostatnio dużo użytkowników M1 skarży się na RAM swap. Już tłumaczę, o co chodzi. Wasz komputer, nieważne czy Mac czy PC, ma dwa rodzaje pamięci. Pamięć masową, na której zapisujecie pliki, zdjęcia, gry i inne programy, i pamięć RAM, skrót od Random Access Memory. Zadaniem RAMu jest przechowywanie ważnych plików podczas działania danej aplikacji, tak aby mogła dobrze funkcjonować po prostu. Ale jest go wiele mniej niż pamięci masowej, więc jeśli intensywnie korzystacie z komputera i zbliżycie się do tego limitu RAMu, komputer to zauważy i żeby nie przepełnić RAMu, wyrzuci coś na dysk SSD na przykład. Jeśli by tego nie robił i pozwolił RAMowi się przepełnić, wasze aplikacje mogłyby zacząć szwankować lub po prostu przestać działać. I to jest całkiem normalne. Każdy komputer korzysta ze swapu już od dawna, ale dyski mają coś takiego jak żywotność i ciągłe zapisywanie i usuwanie danych z dysku przyspiesza proces starzenia. Taki przeciętny, mniej więcej prawie budżetowy dysk jest szacowany na około 150 TB zapisu danych. I tu pojawia się problem, bo niektórzy użytkownicy MacBooków z M1 zauważyli ogromne ilości swapu zapisywanych na swoich dyskach. Po 2 miesiącach taki MacBook mógł pozbyć się 10% żywotności swojego dysku. Ale dyski da się wymieniać. Odkręcasz parę śrubek, wymieniasz, cyk cyk. Dyski są lutowane, tak? Aha. Tak. Apple w swojej wszech mądrości i upartości nie pozwala użytkownikom wymieniać dysków w MacBookach i przylutował je do płyty głównej. Z jakim dyskiem kupisz MacBooka, z takim dyskiem MacBook umrze. I to brzmi straszne, wiem. Ale wow. Zanim złożycie pozew zbiorowy, pozwólcie, że wam coś powiem. My, człowieki, często lubimy nadmuchiwać pewne sprawy, z czego często wychodzi niepotrzebny bigos. I ludzie budujący te maszyny wiedzą trochę więcej od nas. Co prawda Apple'owi da się zarzucić bardzo wiele rzeczy, to afera ze swapem nie jest ich misternym planem na przedwczesne uśmiercanie MacBooków i zmuszanie was do kupna nowych. To szacowane 150 TB danych, które wcześniej podałem, jest tylko liczbą, po której przekroczeniu producent nie uzna wam dysku na gwarancję, jeśli przestanie działać. I prawda jest taka, że dyski potrafią przeżyć wielokrotności tej szacowanej żywotności. Ale rymy. Jakiś czas temu na kanale sklepu Morel.net przeprowadzono test 5 najpopularniejszych dysków SSD. Przez rok zapisywano i usuwano z nich dane, aż do momentu, gdy wszystkie umarły. I wszystkie oprócz jednego z łatwością przestrzeliły swoją szacowaną żywotność. I w zależności od jakości pamięci kości i kontrolera na dysku, jeden doszedł do 800 TB, a jeden do nawet petabajta. Polecam zobaczyć wyniki, są całkiem ciekawe. A dzięki temu, że żywotność skaluje się wraz z jakością komponentów, to wydaje mi się, że w produktach od Apple to nie jest problem. Te 10%, które podałem wcześniej, to jest strasznie ekstremalny przypadek. Nawet 3 to jest dużo. Większość osób pokazuje takie liczby jak 1 czy nawet 0%. To więc, co stoi za tymi przypadkami? Po głębszej analizie odkryto, że duże ilości swapu zapisują aplikacje, które nie są zoptymalizowane pod ARM. Pewien użytkownik zainstalował wersję intelową Discorda i skarżył się na swap. Ale gdy przełączył się na wersję przeglądarkową, problem odszedł. Czyli jest to najzwyczajniej w świecie problem z optymalizacją, który spokojnie z czasem da się naprawić. Drugim powodem może być to, że te MacBooki są po prostu zbyt dobre. Model z 8 GB RAMu będzie zachowywał się praktycznie tak samo, jak ten z 16. I wiele osób na YouTubie czy gdzieś w internecie po prostu poleca przez to kupowanie tych tańszych konfiguracji. Płacicie mniej, to prawda, no ale kosztem jest swap.
przez to, że jest mniej RAMu, a komputer chce zachować stały poziom wydajności, to musi coś na tym dysku pakować więcej, po prostu. Dlatego jeśli wiecie, że będziecie robić cokolwiek bardziej obciążającego na swoim MacBooku, typu obróbka zdjęć, obróbka wideo, animacja, renderowanie, produkcja muzyki, AutoCAD, to po prostu kupcie model z 16 GB RAMu. I wybierzcie co najmniej 512 GB pamięci budowanej, bo zwiększenie dysku też wydłuża żywotność. Jeśli dysk 256 GB ma żywotność tą szacowaną 150 TB zapisanych, to dysk 512 będzie miał dwa razy tyle. Wersję 8-gigową możecie kupić babci do Facebooka czy do pisania maili na przykład, w takim dużym uproszczeniu. Ale żeby dać wam jakieś namacalne dane, będę musiał zaprosić pewnego gościa. Czas rozwinąć nasz Cinematic Universe. Poznajcie właściciela tego właśnie MacBooka. Okej, okay, czekaj. No dobra, ile masz tego MacBooka? 3 miesiące. Co na nim robisz? Zaczynając od najprostszej rzeczy, taka typowa praca biurowo-szkolna, czyli Microsoft Teams, Word, Excel, no takie typowe biurowe programy. Oglądam też seriale, filmy. Zdarzało się zagrać w jakąś grę. Nie było to najprzyjemniejsze doświadczenie, ale dawało radę. Programuję w Xcode'ie, w Swiftie 5, okazjonalnie montuję filmy w DaVinci Resolve i to chyba wszystko. A reszta rzeczy, no to takie typowe, jak się laptopa używa. Pokaż widownie ekran, jak masz łapą. Czego się nauczyliśmy? Po 3 miesiącach konfiguracja 16512 ma 1,1 TB zapisanych danych. Sami ocencie, czy to dużo, czy mało. Ja osobiście uważam, że swap nie jest problemem. Żeby dojść do tych szacowanych 150 TB zapisanych, trzeba dzień w dzień przez rok zapisywać 400 GB na swoim dysku. A idąc tropem wyników Morali i innych użytkowników, żeby dojść do petabajta, trzeba przez rok dzień w dzień zapisywać prawie 3 TB danych na swoim dysku, czego nie jest w stanie zrobić żaden użytkownik. I poza tym jest to produkt pierwszej generacji. Jest wyśmienity, ale kto wie, co ulepszą i usprawnią w następnych wersjach. Są pogłoski, że na jesień mają wyjść MacBooki Pro 14 i 16 z nowym designem i chipem M1X, który ma mieć 12 rdzeni w konfiguracji 8x4, z czego te 8 to te szybsze rdzenie, i 16 rdzeni zintegrowane grafice, co ma postawić ją wydajnościowo na poziomie GTX 1080. Oj, będzie grubo. Przewidywane wyniki wydajności są kompletnie nie z tej ziemi. I teraz nasuwa się pytanie, czy kupić teraz? Bo nie będę kłamał, MacBook Air 16512. No, kusi. Ale może lepiej poczekać i zobaczyć, co się urodzi. Chociaż to przytłaczająco pozytywne odebranie tych MacBooków z M1 dało pewnie Apple'owi zieloną flagę, żeby kasować za sprzęt dwa razy tyle. Obawiam się, że prędko wrócimy do intelowych cen. Co chcę powiedzieć, to że nie znam odpowiedzi na każde pytanie. Po prostu kupcie to, co uważacie za potrzebne. W pierwszym filmie powiedziałem, że wolę sobie kupić lepszy komputer niż takiego MacBooka. Ale jak tak dłużej o tym myślę, to podoba mi się idea takiej maszynki u mego boku. No i światowy deficyt wafli krzemowych przechyla szale w stronę Apple jeszcze bardziej. Możemy być nawet świadkami początku końca kultu PC Master Race i narodzin wielkiego jabłkowego gamingowego imperium. Ale nie będę krakał. Co będzie, to będzie. Dziękuję za oglądanie. Jak zwykle zachęcam do dyskusji w komentarzach. I do zobaczenia. A, zrobiłem TikToka. Idźcie, followujcie.